Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Dying Light 2. Jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, zeszliśmy do piwnicy w tej nieszczęsnej wieży po to, żeby przywrócić zasilanie w windach. Teraz zasilanie jest już przywrócone, wjechaliśmy na ósme piętro i idziemy na spotkanie z Rowem. You must like hanging out in dark zones. Is that it, Aiden? What took you so long? Next time, you go. I knew it was a fucked up idea to come here. I got something for you. Thanks for what you did for my boys. I know you really tried to help them. Ciekawe, co od niego dostaliśmy. Proximity tool. The GRE tagged more important goods with special RF markers. This might come in handy. Once all the antennas are working, you can use it to detect important containers and stuff. Lord knows what's waiting for us once we actually get to the roof. But you won't be alone. You'll have my men with you. And Lieutenant Rowe himself. Are you coming? I've had enough of leading from the back and hearing my people die. All right, let's go then. We're waiting for Matt. He's bringing the transmitter and he'll oversee the operation from here. So, you have some time for a nap or to take a dump. Just somewhere outside the camp, pretty please. Dobra. Zdobyliśmy GRE detektor. Mamy tutaj detektor, który będzie nam tutaj pozwalał co? Discover inhibitors hidden inside GRE crates and in other locations. Czyli to, co do tej pory robiliśmy, czyli biegaliśmy po mapie z tym takim kluczykiem GRE, który wykrywał skrzynki GRE na 50 metrów. Tak, teraz dostaliśmy detektor GRE, który prawdopodobnie będzie miał dużo większy zasięg. I żeby zwiększyć jego zasięg, musimy wchodzić na takie właśnie wieże, jak mamy tutaj na środku. Dzięki temu dostaniemy informacje, w których miejscach są wszystkie inhibitory. Pięknie, bo akurat inhibitory to jest jedyna rzecz, którą podnoszę w tej grze. Także rewelacja. Lecimy. Go to the camp. Hey, are you mind if I join you? Be our guest. How you feeling about the mission, Aiden? I'm trying not to think about it, crapping my pants, we can do it. Trying not to think about it, to be honest. Yeah, it's better that way. Rose sure is a hard ass. Of course he is. You know his story, right? You've seen the burns on his face and neck. I was there when he barged into a burning dark zone just to pull out one private. Yeah, the guy can be harsh, but not a lot of people will lay it on the line like he has. Damn right. Okay. Time to get some shut-eye. Just a moment, gents. Special treat for the night. Wow, you rock, Lieutenant. Here's to our fallen comrades. To the fallen. And pretty ladies, why do you want to exclude your wife? Hang it in there, guys. We are, Lieutenant. We've been through worse, right? Remember the volatiles in the old port? Well, that was a carnage. It was, and we pulled through. We'll have another good story to tell our families. Am I right? You are, sir. Something's bothering me, Aiden. The Renegades. What about them? They're everywhere. Spreading in the city like cockroaches. But here, the biggest antenna in the city, strategic place, and no Renegades at all. It's not like anything else they're doing makes sense. Good point. First someone turned on the electricity. Yo, no, witam serdecznie. And then, when I questioned ja nawet nie będę tutaj zaczynał tematu zadań pobocznych, bo dla mnie jest to tak niski poziom, że szkoda mi czasu o nich rozmawiać. Już dostatecznie dużo rozmawiałem na ten temat z Brewą, który robi akurat wszystkie zadania poboczne. Jak słyszałem
o czym są te zadania i na czym polegają, to ani to śmieszne, ani to sensowne, bardziej żałosne bym powiedział. Dlatego też nie robiłem zadań pobocznych w Valhalla. Tam też był to paradoks. But for now, get some beauty sleep. Infected like us more when we're rested. That was a nice tune you played. Let's hear some more. Dobra. Okej, okay. Wątek główny wcale nie rozwija postaci, więc nie omija cię nic. Rozwijasz postać tylko poprzez zbieranie inhibitorów i wstrzykiwanie sobie ich, więc możesz w ogóle nie robić fabuły, a mieć 10 poziom. And Matt brought the transmitter? Safe in my pocket, boy. Okej. Okay. Możemy kontynuować. Także porozmawiajmy z Mattem. To, co tutaj jeszcze chciałem wam ciekawego powiedzieć, to zauważcie, jak duża jest różnica pomiędzy współpracą niebieskich z żółtymi. Przypomnijcie sobie, jak to wyglądało w Old Villador. Tam, gdzie żółci głównie walczyli i kłócili się z niebieskimi. Natomiast tutaj widzę jakąś taką między nimi kooperację dosyć niegłupią. I przynajmniej w tym regionie niebiescy jednak jakoś tam się starają pomagać oczywiście sobie, ale też i tym żółtym. Z kolei na tej części mapy tymi takimi pain in the ass, czyli wkurzającymi typami są właśnie renegaci, także po prostu niebiescy i żółci mają wspólnego przeciwnika. No, jeżeli chodzi tutaj o triumf zadań fabularnych i pobocznych, no to nie na darmo Cyberpunk dostał za to nagrodę. Więc no, od nich powinni się uczyć, jak się prowadzi wątek główny, jak się prowadzi wątki poboczne. No i przede wszystkim, jak się robi zapisy i wczytywanie w gry, bo tutaj tego nie ma. You can reach me over the radio. I'm fine. Get to work. Sir, you're right? Go already. Co mu jest? Jakiś podejrzany. Jak znowu wysiądzie prąd, to normalnie want to hear a joke? No, where's Bowski? Fuck, please. Oh, I'm begging you. I'll give you my last clean pair of undies if you spare us another one of your jokes. Keep calm, gentlemen. Oh. Where's Bowski? Fuck. Sorry, boss. Won't say it, Pete. You're off key, dumbass. It went like this. Commander, sir, what's going on? Elevator stopped. The power's unstable again. It's a huge building. We're on it. Już naprawdę. Right, boys. You heard the commander. Open her up. Let's get hiking. 50 pięter nam zostało. I oczywiście zatrzymaliśmy się idealnie na piętrze, a nie w pół piętra, tylko idealnie na jakimś piętrze. Where's Bowski? Recon. Jest to chyba jedna z dłuższych cutscenek, jakie mieliśmy okazję oglądać w tym tytule. Chyba Wierzbowski się tutaj nie nażyje zbyt długo.
coś czuję. Careful, Wisbowski. Looks clear. Okej, to było do przewidzenia. Co prawda nie spodziewałem się zombie wybuchowych samobójców. Aczkolwiek spodziewałem się, że będzie tutaj na pewno jakaś walka. Natomiast chodzi na to, że chyba Rowe poświęcił życie, żeby nas ratować. Tak coś czuję, z racji tego, że... Zobaczcie. O, to miałem. Pytanie, czy ja tutaj... Nie powinienem mieć czegoś do rzucania. Fajnie by było mieć jakiś łuk, albo coś, czym można w nich rzucić. Spróbuję rzucać w nich monetami. Nie, chociaż widzę, że nie ma potrzeby. Wystarczy koło nich przebiec. I oni sobie świetnie radzą sami. Nie trzeba im pomagać. Okej. Moje ulubione wiralki. O, cool. Oczywiście nie wyjdę stąd, dopóki nie przeperam każdego jednego. Bo jak pamiętacie, rzucają oni Uncommon Trophy, za które można robić usprawnienia. Więc im ich więcej, tym lepiej. I widzę, że tutaj można też podnosić chyba... Ała! Co to było? O, wiralek do nas biegnie. Tutaj mnie troszkę zaskoczył. Moje zadanie to zabić zainfekowanych. Więc chyba teoretycznie powinienem tutaj stać i czekać na nich. Odleczę się w tym czasie. Zapomniałem też, że ja monety w ogóle wyjąłem z ekwipunku. W ogóle z nich nie korzystałem. Cholera, nieźle ich porozrywało, nie powiem. Dobra, tam jest ten strzelający. No cholera, znowu mi przerwał inspektowanie tego gościa. Och, ile razy, naprawdę. Co za upierdliwy zombiak. Dobra, miarka się przebrała. Idę cię zlać, gdzie jesteś? Aha, nic mu to nie zrobiło, no to ma sens. Okej,
Ciekawe, wybuchła koło niego wielka butla i nic mu to totalnie nie zrobiło. Dobrze. Oh no. Where's Bowski? Jack. Jack, you there? There's been an attack. Only I made it. Fuck. No, Edro? I don't know. I don't see him. Aiden. Ro had the transmitter. Locate it. It's our only chance. It's no time to mourn. You must find Ro. We'll get you help as soon as the elevators are back up. I'll do what I can. Tutaj mi pokazuje, że jest coś fajnego i widzę, że to jest właśnie Row, więc podejrzewam, że muszę jakoś spiąć się wyżej, żeby do niego dotrzeć. O, tutaj. They fucking wish. You'll pull through, Ro. Just hang in there. Oh, well, I will. The transmitter? Uratował nas. Słuchajcie, wypchnął nas do tej eksplozji. You can't lose it, Aiden. You can't. Aiden. Don't you... Like you should wait for that potato medal I promised you. What? You withdrawing my commendation, Lieutenant? Oh, shut up. It's just... Our dog tags. Don't let my boys be forgotten. If you see a fallen man, please take his tag. They deserve it, son. Here. The transmitter. Mateusz Szymański, witam serdecznie. Nie mam zielonego pojęcia, jaką ocenę w internecie ma ten tytuł. Nie wiem, jak jest recenzowany. Juan, I'm in trouble. The PKs are all dead. I warned you. If you get yourself killed, ale ja oceniam ten tytuł na jakieś 3 na 10. Może 4. Just come down from there already. I'm not coming down. I need to get higher. I'm gonna find a way up. Fine. I'll wait. Słyszę tutaj jakiegoś chyba zombie giganta. Na szczęście jestem gotowy. Chyba. Chyba nie jednak, czekajcie. A, po prostu mam po dwa takie same mołotowy. Spróbujemy tu craftnąć, tego się nie da. To sobie ojejku, 11 mogę zrobić. Oh, nice. Oh, very nice, thank you. Mamy 4 strzały z boomsticka. O kurde, ale będę kosił. Press L2 to fire, a to nie to. Locked. I'm stuck here, Luan. I need help. I'll get Frank. Hurry. Survive until Luan finds Frank. Okay, czyli oczywiście. Oczywiście, jak tylko dostaliśmy informację o tym, że trzeba przetrwać. Luan. Did you get Frank? Oj,
Kurde, widziałem, że on tu jest, ale myślałem, że jeszcze się nie zbiera do wybuchania. What? Don't leave me here. Czy podejrzewam, że ta misja może zostać zrobiona poprzez po prostu bieganie w kółko? Okej, Aldenowi odwala. Wszedł tutaj w tryb zombie mordercy. Nice! Szkoda, że tych wybuchowych się nie da tak ulewać. To jest mniej więcej taki chyba tryb, w jaki wchodził ten Waltz, co nie? On taki był normalny, normalny i nagle... Nie chodzi o błędy. Jeżeli ta gra byłaby dobra, a miałaby błędy, które da się wyeliminować patchami, to ja bym tą grę ocenił 9 na 10. Po prostu jest cienka. Dlatego jest taka niska ocena. The 30th floor. The infected. They blew up. Fuck it. I told you. Ale. Wait. Uncommon. He's as good as dead, Luan. I'm sorry. This is where I lost all my night runners. I'm not going through that again. He's not dead yet. He's there and he needs you. He needs a coffin. That's what he needs. Frank, you smelly old alcoholic cunt. Why don't you fucking get a grip on yourself and step up for once? O, Luan się wściekła. Pojechała po Franku. Some of our equipment should still be there. In the elevator shaft. One or two floors above you. Dobrze, co my tu mamy? Musimy znaleźć ekwipunek nocnych biegaczy. A co za tym idzie? Prawdopodobnie w tym miejscu dostaniemy naszą kotwiczkę wspinaczkową. Tylko jak to cholerstwo znaleźć? Jak się do niego dostać? Zaraz to rozkminimy. A tutaj. Jasne. Tego nie zauważyłem, wiecie? Tutaj o tej półeczki. Totalnie nie zwróciła mojej uwagi wcześniej. Okej. Okej, czyli to jest ten... Frank, I think I found it. What's it for? It's a grappling hook. Kotwiczka. To mówię. Mówię kotwiczka, ale to jest taki chyba hak do spinaczki. Try to use it to get onto the terrace. Let me know once you've done it. Okay. Dobrze, w takim razie dostaliśmy nowy sprzęt, którego będziemy używać prawdopodobnie tak jak latarki. You have received grappling hook to allow you to swing on various objects. Equip the grappling hook in accessories, dokładnie. Czyli musimy go zaekwipować, czyli włożyć tutaj, gdzie normalnie była latarka. Ta latarka to jest jakaś totalna porażka i pomyłka, więc nie wiem po cholerę ją dali. W życiu jeszcze z niej nie korzystałem. To nie to. To to. Dobra, i tutaj jak widzicie, nie wiem czy widzicie, ale na tym żyrandolu pojawiło się takie kółeczko. Nie widzicie tego. Ale musicie mi wierzyć na słowo, że tam jest. Więc lecimy po prostu. Okej, okay, easy. Aha, czyli bardziej ten sprzęt wychodzi na to, że jest do bujania się pod sufitem, niż do przyciągania się po płaskiej powierzchni prawdopodobnie.
Tak jak tutaj pewnie muszę złapać. Ja. Już, gdzie tam lecisz? Dobra. Marek Piekarski, teraz czeka cię fajny gameplay wspinaczkowy. Powodzenia. Dla kogo fajny, dlatego fajny, tak powiem. Ja nie za bardzo przepadam za takimi mechanikami. Chyba, że jest to oczywiście hack w Sekiro. Tam był świetnie zrobiony i świetnie to było zrobione poruszanie się na nim. Tutaj czuję, że jest to robione tak se, ale prawdopodobnie są to moje pierwsze wrażenia. Jak się nauczę go używać, to pewnie będzie gites. To the side wing? The main wing is full of infected. Go. You have several floors to climb. Okej, czyli muszę skoczyć, przyczepić go ponownie i skoczyć. Jasne. Czyli można sobie tak jakby bujać się jak Tarzan po lianach. Wiecie, co mnie najbardziej irytuje tutaj, że 50 razy naprawiamy prąd, a on wraz pada. I to jest tak jakby jedyna tak naprawdę trudność. O kurde. Pomyślałem, że może być tutaj ten wybuchowy frajer. Schowam się tutaj, może mnie nie zabiją. O, być może po ulepszeniu kotwiczka będzie działała lepiej. Tak jak paralotnia. Paralotnie na początku też nie trawiłem. Ale teraz jak jest po ulepszeniu, to nawet jest spoko, nie powiem. Okej, okay, schowałem się. Inhibitor container detected. Ciekawe, w jakim miejscu on tutaj jest detected. Czy będę miał szansę faktycznie się do niego dostać? Okej, widzę, że tu można sobie fajnie rozkminiać ścieżki dzięki temu haczykowi. Ale tutaj to chyba powinienem doskoczyć, czy nie? Okej, nie, tu się złapał, gdzie mu ukazałem. Miał się złapać za tą lampę. Tu chciałem, żebyś się złapał. Inhibitor container nearby. 14 metrów. 14, 15, 15, 16. Gdzieś jest mój inhibitor nearby. 21. Tu nad nami coś widzę. Czekaj. Może jest wyżej, zobaczymy. O. Oszukali mnie. Jest nad nami. C.
cały czas jest nad nami, jeszcze wyżej. Nice. Lubię darmowe inhibitorki. Trzy aż dali. Elegancko. Rozdamy sobie je od razu. Idziemy tutaj po 400 wytrzymałości, tak żeby móc się już praktycznie w większość miejsc wspinać. I'm on a terrace. Cool. You see my canteen? You bet. Looks really tiny from here. Cool. Now open your paraglider, jump and fly to the fisheye. See you there. What? Time to end this madness, Aiden. You have a paraglider. Get out of there while you still can. Frank, co? I need to go up. You said you'd help me. Better trained men than you have died there, Aiden. I won't lead you to your death. Frank, I'm going up. With or without you. Are you too drunk to realize that? Juan told me about your sister. She must be dead by now. But you're alive. And if you come down, you'll stay alive. Fuck you, Frank. We're done here. I'm going up. Okej. Okay. O, Frank mnie tutaj zaskoczył. It's me. I won't leave you on your own. You're talking to a dead man, Luan. I'm coming to you. Wait for me. You what? No, no way, Luan. Luan? Czy ona właśnie powiedziała, że tutaj do nas się wspina? Ona zwariowała. Tam muszę się dostać. Powinienem móc to zrobić na paralotni. Dobra, te szybkie sobie pootwieram. O, i to nie jest ten szybki. No, widzę, że tutaj dali taką muzyczkę, która ma nam tutaj niby podpowiedzieć, że chyba musimy się śpieszyć. Ale ja śpieszyć się nie mam zamiaru. Okej, okay, zakończymy sobie ten odcinek w momencie chyba, jak już zakończymy tą misję. Nie chcę mi się tutaj jej teraz przerywać, bo to chyba nie będzie dobry pomysł. Już po prostu dojdźmy na sam szczyt, uruchommy co mamy uruchomić i miejmy to za sobą. Może będzie jeszcze jakaś walka z jakimś fajnym zombiakiem, bossem? Jakoś tak mi się wydaje, że to by było za proste. Chociaż powiem szczerze, że i tak ta muzyczka jest 100 razy lepsza niż ta, którą mieliśmy przy misji z katedrą. Tam to była totalna tragedia. Dobra. Trochę tutaj trzeba, jak widzę, powspinać się. Ale jak się szuka tych żółtych, wspinaczkowych elementów, to już jest w miarę proste. Powinno być raczej łatwo. Dobra, tu się będzie trzeba zabujać. Okej. Najbardziej irytujące chyba w tym wszystkim jest to, że jest tak ciemno. Mogłoby być troszkę jaśniej. Dobra, wychodzi na to, że nie mam wyjścia i musimy iść tędy. Co mnie trochę dziwi, że nagle dali tutaj tyle zombiaków. O, jest tam ten duży na dole. Mam nadzieję, że nie będę musiał się z nim mierzyć, bo mi się trochę nie chce.
Okej, udało się. Hanging, jumping, and climbing, whatever it takes. It will be worth it, Aiden. Communication is everything. Dobra. Nie. Dobra, tutaj za szybko. Albo za słabo się bujnąłem. No co? O, teraz to sobie chyba ktoś ze mnie zażartował. Wypadłem przez okno. Dlaczego ta linka ze mną nie współpracuje? W sensie, no nie łapie się, nie łapie się za tamtą krawędź, nie wiem dlaczego. Spróbuję jeszcze raz. Do 3 razy sztuka. Jak za 3 razem mi się nie uda, to wpisuję kod na latanie. O kurde, teraz aż za daleko skoczyłem. Widzicie? Tak jakby w lewo mi ta linka skręca. Już 3 raz. Coś tu jest spierdzielone z nią. O, tu się super złapał. No dobra, jednak do 4 razy sztuka. Faktycznie gówniona ta linka strasznie. Tak, jakby tędy po prostu wejść. Boczkiem. A. Nie, masz zrobić tak jak ci każą, oczywiście. Tak jak zaplanowali ci ścieżkę, tak masz się tutaj wspinać. Okej, to było prostsze niż mi się wydawało. Już widzę, jaki mam problem na tych linkach. Najlepiej jest ją po prostu wstrzelić i puścić pada w ogóle. Nic nie robić, nic nie skręcać. Wtedy po prostu postać porusza się tak, jak powinna. A jak dodatkowo jeszcze wciskamy od siebie jakieś skręcanie, to wtedy po prostu jest to głupie. A to po prostu puszczamy i on się buja tak, jak się powinien bujać. Ten ponownie kapi z nowym awatarem. Fuck. Fortunately, I warned Matt and the PKs won't let her in. Listen, I'm near the top already anyway. Even if she did make it, it'll all be over by then. You're where? On top of the building? You motherfucker. I didn't fucking believe you'd make it. But holy shit, you will. W ogóle jaka nuta jest w tle, taka wiecie. Jakbym tutaj był największym bohaterem w mieście co najmniej. Tak przynajmniej się trochę czuję. Także bohaterujmy dalej. Podoba mi się to. Lubię być bohaterem. Najfajniejsze jest to, że zobaczcie, że tutaj już ktoś kiedyś był. Bo tutaj w ogóle są, wiecie, rozpalane. Hope. Yeah, well.
Okej, teraz już się wyjaśniło z tą lampą. Nie wiem, czy pamiętacie, ale próbowałem poza streamami na Discordzie, jak streamowałem dla was poza YouTube'owo. Także zapraszamy na Discorda, bo się dużo dzieje. To była właśnie taka lampa i ona gówno mi wtedy pomagała, żeby się gdzieś wspiąć, a teraz widzę, że mając ten hak do wspinania, no to wyjaśniło się, o co chodzi z tą lampą. Okej, powiem szczerze, że zaczyna to nabierać kolorków, podoba mi się. Trzy pod rząd, tego jeszcze nie było. A tutaj? Chyba będziemy musieli zrobić skok za winkla. O tak. No to było fajne, trochę nawet trudne. Ale na tyle łatwe, że sobie poradziłem. No normalnie się wepchnie Aiden i będzie Hero from Heroes, bo tutaj, tak jak Kasia napisała bardzo subtelnie, nikt nie ma jajec, żeby się tam wspiąć. Inhibitor Container, no patrzcie, ktoś sobie pomyślał, że wiecie co, damy może inhibitor na samym szczycie szczytów. Myślę, że to jest dobry pomysł. Oj! Dobra. No nie powiem, teraz jak się nauczyłem obsługiwać tego haka, to już jest naprawdę spoko. Nawet bez haka się udało. Właśnie nie wiem, dlaczego ktokolwiek miał tu problem, żeby się wspinać. Jesteśmy prawie na szczycie. Całkiem gładko poszło. Niestety wspinaczka trwa już prawie 14 minut. Więc jednak jest to problematiko. Dobra, prawdopodobnie trzeba po tym wejść. Albo po tym. Ale raczej po tym. Ojej, ledwo. Oh yeah, baby. Boom. I'm at the transmitter. What's next? Good. Good. Now throw the switch and that's it. Ale bym se stąd na glajderze zjechał. Worked. Juan gets what he wants, and gives me what I want. The way to find Mia. The truth about her. Sometimes our choices are bigger than ourselves. Sometimes the things we do, they matter. I'm not gonna try to convince you. You got the transmitter working. It's your call. Okay, give control over the transmitter to Juan. Give control over to transmitter to Frank. Frank to frajer, pompka, pijak. I'm sorry, Frank. I have to find Mia. I appreciate your vision. Także sorry, ale fuck you, Frank.
Nawet nie chciał mnie stąd ratować. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jedyna rzecz, której potrzebuje Aiden, to trumna. To są jego słowa. Także fuck off, Frank, nie dzwoń do mnie. Now I just have to connect the bug to Jack's transmitter. Aiden? Job's done, Matt. The antenna's working. Good. I knew I could count on you. You did a great job, son. Row and the boys, their deaths will not be in vain. Don't think I've forgotten, Aiden. I'll see you soon. As soon as the elevators are back online. Juan, I did what you wanted. You did the right thing. You chose common sense and empathy instead of fascist pipe dreams. What about your part of the deal? Don't think I've forgotten, Aiden. I'll contact you soon. Nice. Co to za ciemny ekran? Jak nam nie pozwolą skoczyć z lotni? Jak mi nie pozwolą skoczyć ze szczytu, to odinstalowuję tę grę. You made it. Hey, it's good to see you too. Don't ever fucking do that again. Hey, where did that come from? You owe me one. Soles of my sneakers nearly tore off trying to get to you. I'm sorry? Sorry? I thought I'd be scraping your guts off the fucking pavement, and you're sorry? Juan, I don't believe it. You were actually worried. Shut up! Like I said, you owe me. My sneakers are ruined. I can literally feel the concrete scraping. Nie ma takiej potrzeby, Marku. Nie muszę wyciągać lornetki, bo wszystkie punkty mam już odkryte. You want to go shopping for new sneakers now? Is this some kind of joke or? Do I look like I'm joking? The one. You said. Ah, shit. Yeah. Oh, sam se skoczył. It's not a sign of weakness to say you were worried. Can you at least tell me? A czyli tak wygląda ta para lotnia. Aren't a lot of shoe stores open in the area, I bet. No, sam se zeskoczył, ale frajerzyca. There's a place. Some of my old stuff might still be there. I thought all your stuff was at the fisheye. But I guess that's not where we're going. Just shut up and follow me. Dobra, czy ja przejmę kontrolę nad postacią dzisiaj, czy ja zakończę ten odcinek dzisiaj, czy nie? Ja pierdykam. Wiecie co? Powiem wam szczerze, że chyba dotrzymam swojego słowa i odinstaluję tą grę. Z racji tego, że nie wiem, czy kojarzycie, ale powiedziałem przed chwilą, że jak nie pozwolą mi skoczyć z samego szczytu tamtej wieży, która jest odrobinę wyższa od tej wieży, na którą właśnie spadłem, to odinstaluję tą grę i powiem szczerze, że mam taką ochotę, bo mnie oszukali. Wspinałem się tam 53 minuty, tylko po to, żeby cutscenka zeskoczyła za mnie. Cholera, jestem wściekły normalnie. No ale najważniejsze, że powiedzmy, no mamy ten motyw za sobą. Okej, tutaj widzę, że jest już spanko wszystko poodkrywane. Także stąd zaczniemy sobie kolejny odcinek. Ja sobie tutaj zakończę ten materiał. Bardzo, bardzo smutny z racji tego, żebym sobie po prostu zeskoczył stamtąd nawet bez otwierania paralotni, po prostu żeby zrobić z siebie placka na chodniku, ale tak po prostu najzwyczajniej for fun, a teraz ta opcja została mi niestety odebrana. Ale i tak jesteśmy na całkiem wysokiej wieży, także gitara. Dobra, moi drodzy, zostajemy na streamie i zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek, a na YouTubie już się żegnamy, także pozdrawiam serdecznie, wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Trzymajcie się i do następnego.